Jo, siemanko, ja jestem, Benek, witam się z Wami w kolejnym Tech Newsie i co, dzisiaj, wow, dzisiaj mocna informacja, ponieważ Nvidia będzie produkować procesory. Procesory do pc eee, Oczywiście nie wiemy tego na pewno, ale Dell, Michael Dell, prezes Della, powiedział, jakoby miało tak być, a Jensen Huang, e, pytanie dlaczego Jensen Huang ma nazwisko Huang, a nie Jensen Nvidia, skoro Dell ma na nazwisko Dell. Powinien zmienić, nie na Jensen Nvidia. Stając obok mówi: "Tak, potwierdzam, nie zaprzeczam". A mianowicie, jak do tego doszło? W sensie, jak do tego doszło? Nie wiem. Doszło do tego tak, że był wywiad dla Bloomberg'a i tam dziennikarz zapytał właśnie Michaela Adela. Michael Adela, jak to w ogóle brzmi ciekawie? Czy planują razem z Nvidia produkcję układów SoC do komputerów PC AI? Bo tak. Mowa tutaj o PC, ale o PCAI, i teraz pytanie, co rozumieć pod kątem PCAI. Ja sam nie bardzo wiem co. Natomiast abstrahując od tego, czymkolwiek będą PCAI, to to tylko pierwszy krok. Moim zdaniem, bo jeżeli Nvidia wyprodukuje takie układy SOC e, ARM, a wyprodukuje moim zdaniem na pewno. Teraz na ten rynek wchodzi Qualcomm. Qualcomm, który nie jest jakąś byle popierdółką, więc to nie jest tak, że skoro wchodzi Qualcomm ze Snapdragonami do laptopów, to każdy sobie może wejść. No, nie do końca, ale jest to bardziej dostępny rynek niż rynek e, architektury x86 niż i x64. Po pierwsze, dlatego, że ARM-y no, kupujecie Licencje robicie procesor, a licencja na procesory X64X86 była żelazną ręką przez Duopol AMD Intel trzymana i nie chciały te firmy się nią dzielić. Pewnie by musiały, gdyby jakiś urząd monopolowy ich... monopolowy. Tak, urząd monopolowy otwarty 24 godziny na dobę anty monopolowy ich do tego zmusił, natomiast no, do tego jakby nigdy nie doszło, no bo to wiecie, udostępnienie takiej architektury, a możliwości stworzenia procesorów to jest jednak dwie inne rzeczy, to są jednak dwie inne rzeczy a układy oparte o ARM to dużo, no no, nie prosta rzecz, ale dużo łatwiejsza jednak mimo wszystko. Pod AI oczywiście takie rzeczy Nvidia już tworzy, to nie jest nowość, natomiast serwerowe, profesjonalne. Więc tutaj jak mówimy o PC AI, prawdopodobnie w pierwszym rzucie będą to laptopy i wszelkiego rodzaju takie semi-profesjonalne urządzenia, ale nie pełnoskalowe układy serwerowe czy też układy wysokich obliczeń pod serwery, bo taki to już w postaci Grace, bo tak się nazywa, Grace Hooper konkretnie, od jej nazwiska układ NVD, który jest sprzężony właśnie, posiada procesor ARM i posiada karty graficzne akceleratory AI NVIDIA. No i tak jak mówię, to nie jest istotne czym jest PCAI w rozumieniu NVIDII w tym momencie. I to jest tak, że jeszcze do, do meritum, jak to wyszło, że właśnie Michael Bell powiedział temu dziennikarzowi Bloomberga, żeby wrócił w przyszłym roku z tym pytaniem o te właśnie układy SOC Zen Video, a Jensen Huang powiedział, dokładnie, więc... Poniekąd jest to potwierdzenie tego, że takie plany są. Zresztą ja już Wam o tym kiedyś robiłem newsa o współpracy NVIDIA i AMD w zakresie takich procesorów. To jest jakby prosty krok ze strony NVIDIA, żeby w to pójść, bo pomimo tego, iż, bo tutaj mam dla Was więcej niż jeden news, 10%, 10% to jest e, suma jakby dochodów, przychodów, zysków NVIDII z układów gamingowych. 90% to są inne zyski, 10% to są układy gamingowe. To, z czym my kojarzymy NVIDIĘ, że to są rzeczy, giereczki, to są RTX-y, to jest 10% całej firmy, to jest 10%. Wyobraźcie sobie, że macie dwa źródła dochodu, z czego jedno to 90%, a drugie to to 10%. I... Jak traktujecie to 10%? No, raczej nie priorytetowo. Chyba, że to 10% to jest wasze jakieś takie hobby, które absolutnie uwielbiacie, no to wtedy wiadomo, że mimo wszystko będziecie poświęcać temu dużo atencji. No, w przypadku Nvidii raczej nie stać ich na coś takiego jak hobby, no bo po prostu muszą zaspokajać inw inwestorów, a inwestorzy to rządni, hajsu, ludzie. No wiecie, każdy. Nie, jakbym ja był inwestorem Nvidii, to też jedyne, czego od nich bym chciał, oprócz wielu FPS-ów w grach. To kasy, nie? Niech robią, niech zarabiają dla mnie, skoro ja inwestuję w nich swoje pieniądze i z takiego założenia wychodzi jednak większość inwestorów. W związku z tym, no nie czarujmy się, i robiłem o tym masę już tych newsów. Priorytetem dla Nvidia będą układy e, pod AI, e, ale to jest taki naturalny rozwój, wprowadzenie tychże układów SOC pod e, PCTAI AI. E, no i co później? No bo wprowadzą te PCTAI AI e, i co? Na co one nam się przydadzą? a po co mi to AI, ja nie lubię AI I tak każdy za niedługo będzie miał swoje NPU w procesorze, czyli takie jednostki Neural Processing Unit, czyli wspierające obliczenia AI, Intel już się chwali tym w układach UltraStro, teraz nadchodzą w układach Ultra 200 i tak dalej i tak więc to NPU będzie na stałe zaimplementowane w procesorach jak to się przełoży na nasz komfort korzystania z komputerów czy też AI w komputerach nie wiem, na chwilę obecną jest to coś jak nie wiem, Ray Tracing w pierwszej generacji RTX-ów, czyli w serii 2000. Ciekawostka, ale już mamy dwie kolejne generacje i Ray Tracing staje się bardzo znaczącą technologią w tych kartach graficznych. Wystarczyło odczekać no to będę 4-6 lat. Więc być może, a wręcz jestem pewny, że podobnie będzie z technologiami opartymi o AI, że za niedługo to wszystko będzie w jakiś sposób mocniej wpływać na korzystanie z PC-ów. i co za tym idzie, no takie jednostki wspierające AI będą bardziej promowane. Ale co mnie bardziej w tym wszystkim jara, od takich układów SOC pod PC AI, no to już tylko krok do układów pod konsole, które no Nvidia też ma, bo i Switche są napędzane e, Nvidia, e, i kolejny Switch będzie napędzany Nvidia. Teraz e, robiłem wam newsa o połączeniu sił MediaTek i Nvidia właśnie w kontekście układów pod handheldy ale i konsole stacjonarne mogą się pojawić i komputery gamingowe z racji tego, że Windows będzie wspierał bardzo dobrze procesory ARM, a Snapdragony już były testowane pod kątem grania, mając Grafikę Adreno. A co. Tak? Mam nadzieję, że tak to się czyta. Tą samą co w e, układach e, Androidowych, jeżeli chodzi o e, układy, czy to MediaTek, czy Qualcomm, czy tak dalej. E, tak czy inaczej, tutaj Nvidia dołoży swój układ. Takie coś już mieliśmy, przecież mieliśmy osłabioną tegrę od Nvidia, e, więc Nvidia to nie jest jakby dla nich coś nowego. E, u, Procesory na RM, ale teraz w końcu pojawia się infrastruktura e, komputerowa, która to będzie dobrze wspierać czyli Windows. Windows, który na to stawia, więc nie zdziwiłbym się. Ba, zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Czyli, jeżeli nie byłoby tak, że do końca tej dekady będą normalnie wychodziły laptopy w pełni Nvidiowe, wiecie. Procesora ARM, karta graficzna taka klasyczna, jak mamy w PC-tach, czy jest do tej pory w innych laptopach, ta architektura akurat się nie zmieni. 100% zielony komputer, jeszcze niech on będzie od Razera, i w ogóle zieleń, taka że masakra. E, no, powiem Wam szczerze, to będzie naprawdę bardzo ciekawe w kontekście mm, tego jak rynek komputerów, pc laptopów będzie wyglądał. Warto zaznaczyć dlaczego tak mówię o laptopach, że to, lubię laptopy. No, pewnie lubię jak każdy, każdą technologię i chciałbym mieć jak najwięcej tego wszystkiego. Natomiast, no, moj, moją domeną bieżącą jest jednak PC. Natomiast laptopy, to co Wam robiłem kilka techniusów temu, są wiodącą częścią rynku. Pomimo tego, że my żyjemy w pc bańce, to jednak laptop. Laptopów Sprzedaje się wielokrotnie więcej niż pc -tów. stąd też to na nie będzie nacisk w pierwszej kolejności. Podobnie jak Snapdragony, na razie widzimy je tylko w laptopach. Potem jakieś mini PC, jakieś iO, czyli takie all-in-one urządzenia i Później dopiero być może pecety i to jest całkiem możliwe, że będziemy kupować normalnie peceta z procesorem NVIDIA, ale i na przykład z możliwością wymieniania karty graficznej. To jest moim zdaniem turbo do zrobienia i jeżeli coś takiego by się wydarzyło, a tak jak mówię raczej się wydarzy i jest to z mojej strony bardziej... Bardziej prawdopodobnie niż mniej, to nie jest jakiś kocz Ridingera, że jest możliwe i niemożliwe w tym samym czasie. To jest jednak bardziej nie. możliwe. Nawet Draco potwierdza, mówiąc, że jest bardziej możliwe. Tak czy inaczej. Zobaczymy, ja się naprawdę jaram, bo tych za niedługo okaże się, że tych producentów na rynku w komponentów PC-towych, układów do laptopów będzie dużo więcej niż myśleliśmy, że tylko trzech, że wchodzi Intel na rynek kart graficznych, juhu, nareszcie coś się dzieje, a tutaj zaczyna tego dochodzić coraz więcej, Qualcomm, Qualcomm, który może łączyć swoje układy z kartami graficznymi Nvidia, AMD czy nawet Intela, więc... Ten miks w końcu zacznie być naprawdę taki szerszy. Nie tylko RGB, nie tylko czerwoni, zieloni, niebiescy, ale będą, będzie tych film znacznie więcej. I powiem Wam szczerze: o tyle jestem tym wszystkim zaskoczony, że bardziej spodziewałem się wejścia na ten rynek producentów chińskich. A tutaj zamiast tego dostajemy dużych producentów, po raz kolejnych e, amerykańskich, e, którzy wchodzą na ten rynek. E, oczywiście Chińczycy nadal gdzieś tam z tyłu są, więc może się okazać, że za kilkanaście lat, a może kilka lat, e, będziemy mieli tych producentów sprzętów w opór, naprawdę w opór. Tak jak w tym momencie sprzęt, e, producentów przeróżnego rodzaju komponentów, czy też składowych do pc Wiadomo, te, te główne, to serducho, ten mózg, to jest Intel, AMD i Nvidia. Ale reszta składowych, no to mamy MSI, Asusa, Gigabyte'a, Endorfi, Be Quiet, Corsage, no cała masa różnych mniejszych, większych firm, które produkują te komponenty i za niedługo może się okazać, że identyczną sytuację będziemy mieli. No jeżeli chodzi o te główne komponenty, czyli mózg i serce, CPU i GPU, no bo pamięci Ram do tego nie liczę, bo tych producentów też już tam jest w opór. Producentów kości nie jest w opór, ale samych y, jakby modułów jak najbardziej dużo. No i na sam koniec smutna wiadomość: Gordon Bell, co prawda w słusznym wieku, ale umarł, 89 lat, pionier rynku komputerowego. Pionier rynku nawet nie tyle co komputerowego, co PC, ponieważ był to człowiek, który w latach 60., 70., pracował nad miniaturyzacją pc tów żeby nie zajmowało one całej szafy, czy całych pomieszczeń, czy całego piętra, a były Takim PC-em, desktopem stawianym gdzieś w jednym pokoju, i obok tego, żeby dało się postawić jeszcze biurko. Ba, współtworzył komputer, na którym została pierwsza e, gra, taka, no, która nie jest pongiem odpalona, mianowicie słynny Space War. E, więc no, świat e, komputerów traci tych pionierów e, z roku na rok, e, ale. To dlatego, że już ten rynek tyle istnieje. Ci pionierzy już dożywają słusznego wieku, stąd też informacje o ich odejściu będą coraz częstsze, bo to jest młody rynek, tak, młody rynek i ci, którzy zaczynali, cały czas jeszcze żyją, przynajmniej częściowo. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dajcie znać, czy grzeje Was informacja o tym, że Nvidia. Może wypuścić e, proce, takie procesory pod PC? No, powiem szczerze, że mnie tak. No, widziałbym tu na przykład, to się sprzęża idealnie z tą informacją o tym, że mówiłem, że Nvidia będzie produkować pc -ty typu takiego, wiecie, jak były Intel Nuki. No to jest idealnie układ SOC, do tego karta graficzna. Voilà, mamy Nvidia Nuki. No, proszę, ja was, to, to jest. Moim zdaniem to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się stanie. To nie jest czy, a kiedy. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Życzę Wam dużo zdrówka, miłego też dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Widzimy się w kolejnym filmie, który już jutro. Do zobaczenia. Cześć.